Zapraszamy do recenzji RAF Power Powerlaster Mini 2-in-1 czyli 2 w jednym. Urządzenie zapakowane jest w małe, ładne pudełko. Omawiany produkt ma oznaczenia RP-PB08 i ma pojemność 3000 mAh. Na środku pudełka możemy zobaczyć, jak prezentuje się produkt w pięciu kolorach, a poniżej adres do strony producenta. Na tylnej ściance producent informuje, że można go podłączyć do telefonów, tabletów, przynośnych odtwarzaczy MP3 oraz wielu innych urządzeń. Poniżej podane są właściwości oraz dane techniczne recenzowanego urządzenia. W pudełku znajdziemy kartę gwarancyjną, producent daje łącznie 12 miesięcy gwarancji, a po dokonaniu rejestracji produktu na ich stronie dostajemy dodatkowe 6 miesięcy, dodaje łącznie 18 miesięcy gwarancji na produkt. Broszurkę, dziękującą za zakup produktu, dokładną instrukcję obsługi w sześciu językach, niestety brak języka polskiego, ale nie powinno to stanowić większego problemu, kabel usb microusb usb służący do ładowania laster Powerbank, jak i innych urządzeń, oraz clips, który możemy nałożyć na RAW Power, dzięki czemu będziemy mogli go podpiąć np. do paska, przy spodniach, czy w innym łatwo dostępnym miejscu. Dobra, przyjrzyjmy się samemu urządzeniu. Jest niewielkich rozmiarów i waży zaledwie 87 gram. Jest wykonane z wysokiej jakości aluminium o matowej fakturze. Na środkowym panelu znajduje się nazwa producenta RAW Power, nazwa modelu oraz sama pojemność urządzenia, która wynosi 3000 mAh. Na dolnym panelu znajdziemy wejście 5V, w które wpinamy kabel USB, a drugą końcówkę wpinamy na przykład pod telefon. Zaraz po podłączeniu następuje ładowanie. Dla przykładu, możemy do pełna naładować Samsung Galaxy S5, który ma baterię o pojemności 2800 mAh i zostanie nam jeszcze troszkę energii w RAW Power do podładowania innego urządzenia. Poniżej znajduje się wejście mikro USB, dzięki któremu będziemy mogli podładować nasze urządzenie RAW Power, wpinając drugą końcówkę np. do komputera. RAW Power może nam również posłużyć jako latarka. Zamontowana na górnej części dioda może świecić w trzech różnych trybach: mocnym, słabym, albo tak zwanym SOS. Aby ją włączyć, wystarczy kliknąć na guzik w dolnym panelu. Producent informuje nas, że po pełnym naładowaniu latarka może świecić nawet do 120 godzin. Naszym zdaniem jest to bardzo fajny dodatek do samego urządzenia, który może się nam przydać w różnych sytuacjach. Luster PowerBank ruchomi się automatycznie w momencie podłączenia innego urządzenia w celu podładowania. Gdy dane urządzenie zostanie w pełni naładowane, akumulator wykrywa to i wyłącza ładowanie, aby nie ryzykować przeładowania. Jeśli podczas ładowania odłączymy kabel, to urządzenie samoczynnie się wyłączy po 5 sekundach. Dodatkowo Rough Power posiada wbudowane zabezpieczenie zapobiegające przed zwarciem, które mogłoby spowodować usterkę. Producent informuje nas również, że Laser Power Bank może być naładowany ponownie ponad 500 razy. Podsumowując, Rough Power Laster Power Bank to ładne urządzenie. O niewielkich rozmiarach i zajmuje mało miejsca, więc bez problemu mieści się w torebce czy też kieszeni i nie przeszkadza swoją obecnością. 3000 mAh pozwoli naładować do pełna większość dostępnych na rynku smartfonów, a wbudowana latarka jest ciekawym dodatkiem. Dziękujemy za uwagę, zapraszamy do komentowania oraz lajkowania. Pozdrawiamy, ekipa Cast.